Ponieważ dla wielu z nas produkty mleczne czy nabiałowe stanowią istotną część koszyka sklepowego, to podzielę się z Państwem, które konkretnie produkty z tej kategorii omijam szerokim łukiem i dlaczego. Podam również, po które warto sięgać. Zacznę od podania listy produktów mlecznych, z których osobiście rezygnuję i raczej nigdy nie kupię. Wśród produktów mlecznych czy nabiałowych, które omijam dość szerokim łukiem, znajdują się wszelkiego rodzaju sery topione. Są to wysoko przetworzone produkty, które odznaczają się niską wartością żywieniową. Dla przykładu, w porównaniu do takiego zwykłego sera żółtego, zawierają one ponad dwukrotnie mniej wapnia. Z drugiej zaś strony odznaczają się one stosunkowo wysoką zawartością soli. O ile sól sama w sobie oczywiście nie jest szkodliwa, to jednak wysokiej jej ilości przy jednocześnie niskim spożyciu potasu, co niestety dotyczy wielu z nas, już tak korzystne nie jest. Naukowcy dowodzą, że nadmiar soli przy braku potasu sprzyja m.in. występowaniu chorób sercowo-naczyniowych. Z tego też względu zachęcam, aby sery topione zastąpić właśnie zwykłym serem żółtym. Myślę, że nie będzie dla Państwa zaskoczeniem, gdy powiem, że na niniejszej liście znalazło się również miejsce dla wyrobów seropodobnych. Są to produkty, które odznaczają się jeszcze niższą jakością niż sery topione. Co prawda, wbrew pozorom, zawierają one pewne ilości sera, ale dla przykładu, część tłuszczu pochodzenia zwierzęcego jest w nich zastępowana tańszymi przetworzonymi niskiej jakości olejami roślinnymi, takimi jak palmowy, rzepakowy czy kokosowy. Dodatkowo produkty seropodobne zawierają mniej wartościowego białka oraz mniej wapnia. Warto wiedzieć, że wiele produktów z kategorii nabiałowych czy mlecznych to produkty będące źródłem ukrytego cukru. Mam tu na myśli to, że produkty mleczne, jakikolwiek by były, to kojarzą nam się raczej z czymś zdrowym niż niezdrowym, a w rzeczywistości wiele z nich może zawierać właśnie dużo cukru, czego nie wszyscy są w pełni świadomi. I z tego też względu na trzecim miejscu dzisiejszej listy znalazły się jogurty owocowe. W praktyce bardzo często jest tak, że dodatek samego owocu jest znikomy i mam wrażenie, że jest tylko po to, aby dany jogurt mógł nosić określenie owocowego. To, że smakuje nam truskawkami czy wiśniami, nie oznacza, że tych owoców jest dużo. Jeśli spojrzymy do składu, to zobaczymy, że nieraz jogurty owocowe zawierają po prostu aromaty. Jeśli zaś chodzi o wspomniany cukier, to zdarza się, że w standardowym 150 gramowym opakowaniu mamy aż 20 gramów cukru. Mówiąc obrazowo, w takim małym pojemniczku znajdują się cztery łyżeczki czystego cukru. Uważam, że to bardzo dużo, tym bardziej, że nasza dieta i tak zwykle obfituje w ten składnik. Stąd każda możliwość ograniczenia cukru jest na wagę złota, a sięganie po jogurty owocowe wcale nie ułatwia tego zadania. Tak jak wspomniałem, wsadu owocowego jest bardzo mało, często stanowi on zaledwie 4% produktu. Jednoznacznie mogę powiedzieć, że o ile sam zachęcam do spożywania owoców, bo uważam, że same w sobie są bardzo zdrowe, to jednak te znajdujące się w jogurtach nie dostarczają żadnych korzyści. To, o czym mówię, dotyczy nie tylko jogurtów owocowych, ale także maślanki czy kefiru owocowego, bo takie produkty też można znaleźć w sprzedaży. Również i one są źródłem niepotrzebnego cukru. Oczywiście z podobną sytuacją mamy do czynienia nie tylko w przypadku jogurtów owocowych, ale też innych jogurtów smakowych, czyli np. jogurtu o smaku waniliowym. Jeśli z jakiegoś względu zależy państwu na jogurtach owocowych, to mogę powiedzieć, że w sprzedaży zaczęły pojawiać się jogurty owocowe bez dodatku cukru i takie są już lepszym wyborem, a jeszcze lepiej zaopatrzyć się w jogurt naturalny i świeże owoce, które sobie z nim połączymy. Na podobnej zasadzie jak w przypadku jogurtów smakowych, nie zalecam spożywania również smakowych serków homogenizowanych. Jednostandardowe opakowanie takiego serka zawiera około 3 łyżeczki cukru, co wydaje się być stosunkowo dużo. Oczywiście, gdy mowa o serkach owocowych, to wsad owocowy jest bardzo znikomy, zwykle oscylujący na poziomie około 5%. Stąd cukier obecny w tego typu produktach w większości pochodzi z cukru dodanego, a nie z samych owoców, co byłoby sprawą jeszcze akceptowalną. Przy okazji dodam, że serek homogenizowany naturalny zawiera nawet trzykrotnie mniej cukru niż taki serek smakowy, w tym owocowy, waniliowy czy czekoladowy. Dlatego też jestem za, aby po taki naturalny serek sięgać, zaś po te smakowe niekoniecznie. Kolejną kategorią produktów mlecznych, po które nigdy nie sięgam, są napoje mleczne-owocowe. Smukłe buteleczki z napojami mlecznymi-owocowymi wyglądają nie tylko atrakcyjnie, ale też wiem, że produkty te wielu osobom wydają się być wyjątkowo zdrowe. Dość często sięgają po nie rodzice dla swoich dzieci, będąc przekonanym, że to dobre rozwiązanie. Osobiście jednak uważam, że nie jest ono zbyt właściwe, ponieważ również i te produkty bardzo często są dosładzane. Również i w takiej buteleczce nieraz znajdują się około 4 łyżeczki cukru. I warto też zauważyć, że zwykle mamy do czynienia z nazwą typu napój mleczny o smaku truskawkowym. Z dużym prawdopodobieństwem oznacza to, że w takim produkcie nie ma w ogóle truskawek, tylko sam aromat truskawkowy, lub ewentualnie produkt taki zawiera proszek truskawkowy, który z truskawkami ma niewiele wspólnego, jak chodzi o wartość żywieniową. Równie wartościowe, oczywiście w cudzysłowie, co napoje mleczne, są wszelkiego rodzaju mleka czekoladowe, czy mleka o smaku waniliowym. Dla przykładu, w takim mleku o smaku czekoladowym zawartość cukru wynosi 9 g na 100 ml. Oznacza to, że w jednej szklance mamy go około 20 gramów, czyli to tak, jakbyśmy na przykład posłodzili jedną szklankę herbaty czteroma łyżeczkami cukru. Myślę, że nie brzmi to zbyt dobrze, a przynajmniej nie brzmi to zbyt zdrowo. Gdy mowa o mleku, to na dzisiejszej liście zamieściłem również mleko zagęszczone, słodzone, które wśród wielu osób cieszy się sporą popularnością. Dobrze sobie jednak uświadomić, że zwykle około 45% takiego produktu stanowi czysty dodany cukier. Czyli niemal połowa mleka zagęszczonego, słodzonego to właśnie sam cukier. Podejrzewam, że niestety nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, a mało kto też czyta dokładnie etykiety produktów spożywczych, po które sięga. Jednocześnie dodam, że w sprzedaży znajdziemy też mleko zagęszczone, niesłodzone. Jeśli zdecydują się Państwo na skondensowane mleko, to najlepiej wybierać właśnie to bez dodatku cukru. Ono, z uwagi na to, że jest zagęszczone, to już samo w sobie zawiera trochę tego składnika i cechuje się niemałą słodyczą. Tutaj wspomnę, że jeśli moje filmy są dla Państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.pl Kośnik Dziennik. W ostatnim czasie w sklepach zaczęły pojawiać się batoniki twarogowe. Stanowią one pewną alternatywę dla zwykłych batonów. Mówię pewną, ponieważ nie są one jakimś bardzo dobrym rozwiązaniem. W jednym takim małym batoniku mamy zwykle 10 gramów cukru, czyli dwie łyżeczki. To znów ukryty cukier, którego nie do końca byśmy się spodziewali po zdrowo brzmiącym batoniku twarogowym. Oczywiście muszę przyznać, że taki batonik zawiera prawie dwa razy mniej cukru niż inne najgorsze jakości batony, a jednocześnie dostarcza stosunkowo dużo białka. I rzeczywiście, jeśli z jakiegoś powodu musimy sięgnąć po batona, to taki batonik twarogowy będzie lepszym rozwiązaniem. Niemniej ja z takich produktów rezygnuję, bo i tak tego cukru jest stosunkowo dużo. Jak chodzi o asortyment produktów mlecznych skierowanych raczej do młodszych osób, to warto przyjrzeć się również produktom, które występują pod nazwą kanapka mleczna. Właściwie, zagłębiając się w skład tego typu produktów, trudno ocenić, czy jest to w ogóle produkt mleczny, ale z uwagi na nazwę oraz jednak pewną zawartość mleka, postanowiłem uwzględnić go na dzisiejszej liście. Myślę, że użyte słowo kanapka w przypadku tego typu produktów jest mało fortunne. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że określenie to wynika z tego, że produkty te mają po prostu kształt kanapki, gdzie pomiędzy warstwami zwykle masy czekoladowo orzechowej znajduje się masa mleczna. Problem polega na tym, że w obu tych masach znajduje się szereg mało pożądanych składników, Poza samym cukrem, którego również mamy około dwie łyżeczki w przeliczeniu na jedną kanapkę, w produktach tego typu znajdziemy też niskiej jakości tłuszcz palmowy, syrop glukozowo-fruktozowy, emulgatory i substancje spulchniające. Myślę więc, że określenie kanapka może nieraz wprowadzić w błąd osoby, które chciałyby sięgnąć po zdrową przekąskę, na przykład dla dzieci. Z uwagi na cukier i ogólnie niskiej jakości skład nie uważam, żeby był to wartościowy produkt. Przyznam, że niezbyt optymistycznie podchodzę również do różnego rodzaju deserów mlecznych, a to dlatego, że bardzo często zawierają one w składzie substancję zagęszczającą o nazwie karagen, która na etykietach produktów kryje się pod numerem E407. Jest to składnik pozyskiwany z pewnych wodorostów, który ma zdolność do tworzenia żeli i który nadaje produktom odpowiednią konsystencję. Desery mleczne z karagenem zamieściłem na dzisiejszej liście z uwagi na to, że istnieją pewne wątpliwości co do bezpieczeństwa spożywania wspomnianej substancji. Naukowcy wskazują, że karagen może zaburzać skład bakterii zamieszkujących nasze jelita i w ten sposób przyczyniać się do rozprzestrzeniania bakterii patogennych, co z kolei może prowadzić do uszkodzenia błony śluzowej jelit i pojawienia się stanu zapalnego. Dbając o zachowanie rzetelności przekazu, muszę podkreślić, że dotychczas jednoznacznie nie rozstrzygnięto, czy rzeczywiście karagen spożywany w takich zwyczajowych ilościach jest dla nas szkodliwy. Niemniej, jeśli mam taką możliwość, to osobiście omijam produkty z tym dodatkiem. Od siebie jeszcze dodam, że poza deserami mlecznymi karagen znajdziemy też niejednokrotnie w niektórych lodach i serkach twarogowych, śmietance i w niskiej jakości wędlinach. Gdy mowa o deserach mlecznych, ale również innych produktach na bazie mleka, to krótko chciałbym odnieść się do produktów mlecznych bez dodatku cukru. Bowiem zdarza się tak, że cukier jest w nich zastępowany sztucznymi słodzikami. Z tego co się orientuję, to w tego typu produktach najczęściej jest stosowana loza. Jest to substancja słodząca około 600 razy słodsza od cukru, która na etykietach produktów występuje pod numerem E955. Wspominam o sukralozie, ponieważ w literaturze naukowej istnieje szereg prac naukowych, które dowodzą, że częste spożywanie produktów zawierających sukralozę wywołuje dysbiozę jelitową, czyli zaburza skład bakterii znajdujących się w jelitach. A jak już wielokrotnie mówiłem w swoich materiałach, mikroorganizmy zamieszkujące przewód pokarmowy mają ogromny wpływ na nasze zdrowie. Dlatego też raczej odradzam sięganie po produkty mleczne z tym słodzikiem, jak również z innymi sztucznymi substancjami słodzącymi, typu aspartam czy acesulfam. Tutaj wtrącę, że jeśli ktoś z Państwa zechciałby przyczynić się do tego, aby nasza społeczność na kanale się rozwijała, to można kliknąć przycisk subskrybuj pod filmem i dzwoneczek. Dzięki subskrypcji nie ominą też Państwa inne filmy, które mogłyby okazać się pomocne w poprawie zdrowia. W dzisiejszym zestawieniu uwzględniłem również zabielacze do kawy w proszku. Choć patrząc na ich skład, trzeba przyznać, że z produktami mlecznymi mają one tak naprawdę niewiele wspólnego. Niemniej wielu osobom kojarzą się one z tą kategorią produktów i podejrzewam, że gdybym o nich nie wspomniał, to mogłyby się pojawić o nie pytania. W każdym razie, to co łączy zabielacze w proszku do kawy z produktami mlecznymi, to zwykle jedynie obecność białek mleka w składzie. Pozostałymi składnikami są zwykle syrop glukozowy, olej palmowy, utwardzony olej kokosowy, regulatory kwasowości w postaci fosforanów, czyli niepotrzebnego źródła fosforu w naszej diecie, którego i tak mamy za dużo, jak również emulgatory. W mojej ocenie jest to produkt zupełnie bezwartościowy. Jak chodzi zaś o produkty mleczne, które polecam spożywać, to jest ich całkiem sporo. Najważniejsze jest to, aby były to produkty naturalne, a nie smakowe, które zawierają cukier i dodatki do żywności. Zachęcam głównie do tego, aby decydować się na fermentowane produkty mleczne, takie jak jogurt naturalny, kefir, maślanka, zsiadłe mleko czy mleko acydofilne. Dobrym rozwiązaniem jest też sięganie w umiarkowanych ilościach po sery żółte, na przykład typu gołda. a to dlatego, że są one doskonałym źródłem wapnia, którego wielu nam brakuje. Bardzo ważne jest też to, że sery żółte mają korzystny stosunek zawartości wapnia do fosforu. Spośród produktów mlecznych osobiście jestem również zwolennikiem spożywania od czasu do czasu serów twarogowych półtłustych i tłustych, twarożków, a także masła. Śmietanka również jest w porządku, na przykład jeśli lubią ją państwo dodawać do kawy. Muszę przyznać, że na dzisiejszej liście produktów mlecznych, których sam nie spożywam, znalazło się stosunkowo dużo pozycji. Oczywiście uważam, że wszystko jest dla ludzi, niemniej twierdzę, że jeśli chcemy budować prawdłowe nawyki żywieniowe, to im rzadziej będziemy decydowali się na produkty z omówionej listy, tym lepiej. Tak jak powiedziałem, najlepsze są produkty mleczne naturalne, bez dodatków. Szczególnie wartościowy jest kefir. Jeśli chcieliby dowiedzieć się Państwo, jakie korzyści zdrowotne można osiągnąć sięgając po ten produkt, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Wówczas przeniosą się Państwo do nowego filmu. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.